Witaj kochana, witam Ciebie bardzo serdecznie. Jesteś na kanale Lolowesencja i w tym nagraniu dowiesz się o tym, czy oby czasem nie randkujesz z mężczyzną, który jest toksyczny, lub nie uczestniczysz w dynamice randkowej, która jest toksyczna. Tytuł tego nagrania to Toksyczny mężczyzna i czy dynamika randkowa. Dlaczego? Dlatego, że czasami tak jest, że druga osoba, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, z którą randkujemy, mówię tak, ponieważ ten kanał oglądają też coraz częściej mężczyźni, wcale nie musi być toksyczna, aby dynamika była toksyczna. Chodzi o to, że czasami spotykamy osobę, która jest kompletnie niekompatybilna z nami i z naszymi potrzebami. I taki klasyczny przykład, relacja na odległość. Jedna osoba może czuć się okej z tym, że ma swojego partnera przy boku raz na jakiś czas i może to być dla niej wystarczające. Natomiast druga osoba może być tym faktem zdruzgotana i może mieć odczucie osamotnienia, smutku itd. I to, że dwoje osób nie chce tego samego, wcale nie jest niczyją winą, ponieważ możemy chcieć tego, czego chcemy, na co jesteśmy gotowi. I jeżeli mężczyzna nie jest na przykład gotowy, żeby się przyprowadzić, albo kobieta nie jest do tego przygotowana i nie ma takiego zamiaru, to wcale nie musi oznaczać, że ktoś jest toksyczny, tylko okoliczności życia i okoliczności tego związku są takie, że dynamika, która powstaje, jest toksyczna, ponieważ ktoś na coś czeka. Być może ktoś łudzi się, że druga osoba zmieni zdanie. Więc mówiąc o toksycznej dynamice, mam na myśli sytuację, w której dwie osoby jasno komunikują swoje potrzeby i to, na co są gotowe, ale ich potrzeby są niespójne. Nie współgrają i będzie wyglądało to w ten sposób, że któraś z tych osób będzie zmuszona poświęcić swoje potrzeby, swoje pragnienia na rzecz drugiej osoby. I to też nie jest tak, że takie rzeczy się nie mogą udać, mogą się udać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że osoba, która zrzeka się swoich potrzeb i rezygnuje z czegoś, nie żywi żalu do tej drugiej osoby, że ma jakiś proces, podczas którego zdaje sobie sprawę, że to, co na początku było dla niej szalenie ważne, w gruncie rzeczy nie jest aż takie istotne i czuje się po prostu okej z tym. Natomiast w momencie, kiedy mamy żal, kiedy mamy smutek, kiedy mamy wciąż i wciąż niespotkane potrzeby, to taka dynamika będzie po prostu toksyczna. I tu bardzo mocno uczulam Was na tym punkcie i chcę, abyście sobie zdawali sprawę, że odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy to, co otrzymujecie w relacji, czy też w związku, wam wystarcza, że podjęcie tej decyzji należy do was i na was też spoczywa odpowiedzialność za zaspokajanie swoich potrzeb, za jasną komunikację itd. Natomiast toksyczny mężczyzna, i o tym będzie przynajmniej to nagranie w dużo większej mierze niż o toksycznej dynamice randkowej, to jest już osoba, która przejawia w stosunku do nas pewne zachowania, pewną energię, tworzy pewną aurę, tworzy pewną dynamikę i tworzy pewne odczucia w nas, które dla nas są toksyczne. I myślę, kochana, że po obejrzeniu tego nagrania nie będziesz miała wątpliwości, czy oby mężczyzna, nowy mężczyzna, którego poznałaś, albo ten, z którym jesteś już przez jakiś czas w związku, działa czy nie działa na ciebie toksycznie. Chcę także, abyś zdawała sobie sprawę z wartości tego nagrania, dlatego że nie jest to nagranie, które jest w pewien sposób teoretyczne, psychologizujące, mędrkujące. Jest to nagranie w pełni praktyczne. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadziłam badanie dotyczące właśnie toksycznych mężczyzn i toksycznej dynamiki randkowej wśród 100 uczestniczek mojej społeczności Love Essence, ponieważ uwielbiam opierać moje wnioski, moje opinie i też procesy i wiedzę, które oferuję moim klientkom, a także słuchaczkom i oglądaczkom na faktach. Więc to, o czym mówię, poparte jest badaniami, które przeprowadziłam po to, aby dać Ci taką rzetelną wiedzę o tym, co tak naprawdę zwiastuje toksycznego mężczyznę. I jest to szalenie ważne dla kobiet, które randkują, dlatego że podczas randkowania jesteśmy bardzo podatne na to, aby ulegać różnego rodzaju wpływom, które nie są zdrowe, dlatego że z natury podczas randkowania otwieramy się i dajemy dostęp drugiej osobie w jakimś stopniu do siebie i do swojego świata. I pierwsza rzecz, o której chciałabym, abyś pamiętała,
to, że toksyczny mężczyzna używa kobiety do zaspokajania swoich potrzeb, do odnoszenia korzyści, do zaspokajania swoich pragnień w dużo większej mierze, aniżeli sam jest gotów świadczyć na rzecz kobiety jakieś przysługi, obdarowywać ją i również mieć fokus, uwagę na jej potrzeby. Kiedyś podczas scrollowania Facebooka trafiłam na rolkę, która była zrobiona przez mężczyznę, który, będąc już jakimś rodzajem mentora czy coacha w relacjach, potrafił bardzo odważnie i szczerze przyznać się do tego, że kiedy zaczynał relację ze swoją żoną, która również w tego typu właśnie przekazach uczestniczyła i była razem z nim publiczną osobą, że kiedy się poznali, to tak naprawdę ona zawsze była w porządku. A to on musiał dorosnąć do tego, aby nauczyć się, że bycie w relacji to nie jest tylko branie. I on, mężczyzna, powiedział coś takiego, że mężczyzna, który jest w zdrowej męskiej energii, on jest zainteresowany tym, aby zaspokajać potrzeby partnerki, aby poznać tą osobę i zrozumieć, czego kobieta potrzebuje, specyficznie ta kobieta, aby czuć się kochaną, aby czuć się bezpiecznie, aby czuć się pewnie. Natomiast mężczyzna, który jest toksyczny, to jest mężczyzna, który przychodzi do kobiety i zastanawia się, co on może dostać. Więc na wstępie tego mojego wykładu, tego nagrania, chcę, abyś miała silny, mocny fokus na to, czy mężczyzna ciebie nie używa. Jedna z kobiet w społeczności Love Essence, zapytana właśnie o pierwsze skojarzenia z toksyczną dynamiką w relacji, powiedziała, że taki mężczyzna patrzy na kobiety jak na zbiór parametrów, czy mu się wszystko zgadza, czy mu się wymiary zgadzają. Taki mężczyzna przywiązuje ogromną wagę do wyglądu kobiety, do tego, by była ona jak najmłodsza i dewaluuje ewentualnie kobiety ze względu na to, czy spełniają te parametry, czy nie. Czyli jest to takie bardzo przedmiotowe podejście do kobiety, nie jak do człowieka, który ma swoje potrzeby, ma uczucia i różni się od niego, tylko jako obiektu, który ma dostarczyć pewnych korzyści, pewnych wyobrażeń także. Mężczyzna, który jest toksyczny, on będzie dawał kobiecie takie bardzo dokładne instrukcje tego, w jaki sposób ma się zachowywać i co ma temu mężczyźnie dostarczać. Tu naprawdę nie chodzi o to, takie zdrową komunikację, co lubimy, czego nie lubimy, czego potrzebujemy, tylko jest to takie przesadzone skupienie tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. I ma w stosunku do kobiety dużo wyższe wymagania niż sam do siebie. I to jest to, co cechuje toksyka, że on jest przede wszystkim nastawiony na to, żeby brać. Kiedyś kobieta podczas sesji opisywała mi taki typ mężczyzny, który ma pewnego rodzaju rys narcystyczny i on właśnie ma bardzo jasną rolę, do jakiej chce obsadzić kobietę. I często kobiety, które lubią właśnie mężczyzn, którzy są zdecydowani, którzy są pewni, mylą takiego toksyka z męską energią, dlatego że nie zwracają uwagi na to, na ile ten mężczyzna jest również responsywny z jej potrzebami. I bardzo często ten mężczyzna widzi kobietę jako źródło zaspokojenia swoich potrzeb i takie źródło taniego serwisu, ugotowania, przygotowania posiłku. Bardzo często tacy mężczyźni chcą widzieć kobietę w bardzo takich tradycyjnych rolach i czują, że kobieta jest również dla nich źródłem wsparcia i zasobów. Naprawdę nie mylę tutaj ze zdrowym dynamiką w związku, kiedy tak naprawdę oboje partnerzy są źródłem swojego wsparcia. Tylko, że tutaj jest niezrozumienie tego, że kobieta jest kobietą i ona może dać to, co kobiece, to, co jest od partnerki, a nie od matki, nie od kumpla, nie od innego faceta gościa. I to różni właśnie zdrowego mężczyznę od toksyka. Kolejna rzecz, która jest szalenie ważna, jeśli chodzi o wybieranie partnera życiowego, o inwestowanie swoich uczuć w mężczyznę, to jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób mężczyzna się komunikuje. I jeżeli mężczyzna jest fatalnym komunikatorem, to znaczy, że widzisz, że to jest ktoś, kto słabo informuje ciebie o tym,
jak będzie wyglądać jego kolejny czas, który nie rozmawia o tym, co jest między wami. Przede wszystkim możecie rozmawiać o kosmosie, o podróżach na Księżyc, możecie wnikać w głębiny oceanów i może ci ten mężczyzna w intelektualny sposób dostarczyć wiedzy o najróżniejszych procesach, mechanizmach, ale nigdy ten mężczyzna nie będzie w stanie skupić się na tym, co jest pomiędzy wami. To, co jest pomiędzy wami, jest swoistym tabu. I na każdą twoją sugestię albo zaproszenie do tego, żeby coś umówić, żeby coś ustalić, żeby coś przedyskutować, bo na przykład nie czujesz się z czymś dobrze, widzisz unikanie, umniejszanie. Więc mężczyzna, który jest fatalnym komunikatorem, to jest też ktoś, kto być może rozmawia, ale odnosi wszystko do siebie i przede wszystkim sprawia, że czujesz się winna w związku z tym, że masz inne potrzeby i inną opinię. To jest mężczyzna, który nie znosi sprzeciwu. I jeśli twoje zdanie lub twoja opinia albo osąd na temat w ogóle rzeczywistości jest inny, to taka osoba bardzo często będzie cię epitetować. Ona będzie uważać, że ty jesteś nieuważna, że ty jesteś na przykład zadufana w sobie, że jesteś egoistyczna. Czyli to jest też mężczyzna, który nie ma zamiaru tak na dobrą sprawę zaspokajać twoich potrzeb i nie jest w stanie ciebie zobaczyć. I kiedy w jakiś sposób zapraszasz go do tego, aby być zobaczoną, on cierpi z powodu bardzo dużego dyskomfortu i będzie się oddalał albo unikał, albo będzie pozostawał tylko i wyłącznie w intelekcie. To jest też taki znak bardzo szczególny osób, które są toksyczne, które nie mają takiego temperamentu gorącego, gdzie szybko przeskakują z jednej emocji do drugiej, potrafią się szybko rozłościć, nakrzyczeć i tak dalej. To są takie osoby, czy mężczyźni, którzy są zimni. To są mężczyźni, którzy są zamknięci w intelekcie. I tu musisz sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli mężczyzna kiepsko się komunikuje od samego początku i on nie ma życzenia, aby lepiej się komunikować, aby popracować nad tym z tobą, chociażby przez otwartość, poprzez wysłuchanie tego, jak ty się czujesz, kiedy nie dostajesz żadnej odpowiedzi z jego strony, albo kiedy jeszcze twoje potrzeby, czy twój sposób komunikacji jest oceniany i umniejszany, to nic z tym nie zrobisz. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to będzie powodowało toksyczną dynamikę w relacji, ponieważ tam, gdzie ludzie nie są w stanie rozmawiać o tym, co jest pomiędzy nimi, nie są w stanie również rozwiązywać problemów, które prędzej czy później przyjdą do związku, dlatego że kiedy jesteśmy singlami, singielkami, mamy do rozwiązania bardzo dużą ilość problemów, które wynikają z faktu, że jesteśmy sami. Kiedy jesteśmy w związku, również będziemy zmuszeni rozwiązywać problemy, które wynikają właśnie z faktu, że jesteśmy z kimś innym, i to właśnie jest o komunikacji. Także mężczyzna, który jest kiepskim komunikatorem, nie będzie skłonny do negocjowania. On będzie raczej narzucał sposób, w jaki się widzicie, kiedy się widzicie i tak dalej. Taka osoba narzuca swoje poglądy, czyli ona jest właśnie taka osaczająca i uważa, że jego punkt widzenia, jego zdanie jest jedynie prawdziwe. Mężczyzna, który jest też fatalnym komunikatorem, to jest też mężczyzna, któremu brakuje empatii. To jest też mężczyzna, który nigdy nie przeprasza. Ewentualnie taki mężczyzna powie na zasadzie: przykro mi, że tak się czujesz, ale w żaden sposób nie odniesie tego, że czujesz się w związku z jego zachowaniem źle, do siebie. Będzie wszystko przerzucał na twoją stronę i mówił, że głównym problemem jest to, że ty czujesz w określony sposób. Jeden z coachów powiedział bardzo fajną rzecz w związku z komunikowaniem zachowań ze strony mężczyzny, które nam nie odpowiadają. I możemy zawsze takie zachowania zaadresować do mężczyzny i powiedzieć: wiesz, dla mnie to jest brak szacunku, dla mnie to jest to, dla mnie to jest tamto. I bardzo często mężczyźni, niekoniecznie zawsze toksyczni, ale po prostu mężczyźni, którzy, no właśnie, przebywają bardziej w logosie, są bardziej logiczni, oni nie widzą zupełnie żadnej logiki w tym, co im komunikujemy.
I mężczyzna, który jest responsywny z kobietą, który szanuje uczucia kobiety, będzie raczej chciał się dowiedzieć, dlaczego kobieta tak czuje. Natomiast mężczyzna toksyczny, on nie będzie w ogóle widział żadnego udziału swojego w tej sytuacji i raczej to będzie mężczyzna, który będzie racjonalizował uczucia kobiety. I tutaj to, co zawsze można zrobić, jeżeli mężczyzna właśnie nie rozumie sposobu, w jaki ty się czujesz, to powiedzieć mu, że ty po prostu czegoś nie lubisz. Jeżeli mówimy, że czegoś nie lubimy, to jest dla nas zupełnie jasne, że nie lubimy, bo nie lubimy. I koniec, kropka. I tu jest tak naprawdę najważniejszy komunikat do mężczyzny. Jeżeli mówisz, że nie lubisz się czuć w jakiś sposób i mężczyzna to ignoruje, to dostajesz tak naprawdę sygnały, że ten mężczyzna prawdopodobnie w ogóle nie jest zainteresowany tym, abyś czuła się w jego obecności dobrze i on nie rozumie swojego wkładu w dynamikę tej relacji. I kolejną rzeczą, która jest ekstremalnie ważna, jeśli chodzi o budowanie relacji z mężczyzną, sprawdzanie, na ile ten mężczyzna jest dla nas toksyczny, to jest zobaczenie, czy ten mężczyzna rozjeżdża się w słowach i w czynach. I najczęściej do toksycznych osób należą te osoby, które potrafią pięknie, kwieciście mówić, które składają obietnice, które kreślą jakieś niezwykłe wizje przyszłości, ale to, co robią w teraźniejszości, to, kim są w teraźniejszości, znacząco odbiega od tych wizji. Najczęściej są to osoby, które właśnie wykorzystują słowa po to, aby manipulować. I żadna dojrzała osoba, która jest spójna, nie składa żadnych obietnic, których nie może dotrzymać. I tutaj uczulam kobiety na to, żebyście były bardzo klarowne i spójne, jeżeli mężczyzna wam coś obiecuje, a nie dotrzymuje słowa. I nie chodzi o to, aby tupać nóżką jak mała mi z muminków i dopominać jej, hej, gdzie jest to, co mi obiecałeś, tylko żeby zwrócić uwagę mężczyźnie, że nie lubicie otrzymywać obietnic bez pokrycia. I to jest wielka różnica. Natomiast bardzo Was zapraszam do tego, i to jest to, co możecie zrobić dla siebie, kiedy poznajecie mężczyznę, żeby absolutnie nie przegapiać takich czerwonych lampek. Jeżeli mężczyzna obiecał Wam wyjazd na jakiś fantastyczny koncert gdzieś tam i było dużo mowy o tym i było już nakręcanie się, już nieomal czułaś emocje wynikające z tego zaproszenia, z tego wyjazdu, a potem jest nagle cisza, to uważam, że warto zawsze mężczyźnie zasygnalizować, o czym rozmawialiście i powiedzieć coś w rodzaju, wiesz co, dla mnie to jest okej, jeżeli się rozmyśliłeś, albo emocje opadły, entuzjazm opadł i z jakiegoś powodu czujesz, że nie masz mi ochoty tam zabrać, tylko chciałabym, abyś mi o tym powiedział, bo nie lubię otrzymywać obietnic, które są przemilczane bez pokrycia. Chcę zwyczajnie o tym wiedzieć. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli ty omijasz podczas randkowania wszelkie niuanse, niespójności, które pojawiają się, kiedy poznajesz mężczyznę, to ty dajesz temu mężczyźnie taki paszport do tego, aby on traktował cię w taki sposób. I jeżeli przegapiasz te drobne manipulacje, które mają na celu właśnie stworzenie w Twoich oczach innego wizerunku tego mężczyzny, to ty jesteś w dużym niebezpieczeństwie po kilku miesiącach czy latach takiego życia, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile okazji straciłaś do tego, aby dostać tak naprawdę prawdziwy obraz tej osoby, a możesz dostać prawdziwy obraz osoby tylko wtedy, kiedy konfrontujesz tę osobę z rzeczywistością. I kobiety, ale i mężczyźni również często nie chcą tego robić, dlatego że boją się zepsuć to, co jest pomiędzy nimi, to, co jest w tej relacji dobrego, i pomijają te rzeczy, które są problematyczne. Ale jeżeli nie zobaczysz, w jaki sposób osoba się komunikuje i odpowiada na jakieś nieścisłości rzeczy, które tobie nie odpowiadają, to nigdy nie będziesz wiedziała, z kim masz do czynienia, dlatego że później, kiedy przyjdą prawdziwe problemy, nie będziesz miała zasobów do tego, aby rozmawiać i być może ujrzysz oblicze mężczyzny, który wścieka się, który jest agresywny, który jest bierno-agresywny, który jest unikający, a jednocześnie będziesz już bardzo mocno przywiązana
do tej relacji i do tego mężczyzny. Więc adresowanie do mężczyzny, adresowanie do kobiety, z którymi się spotykacie, tego, co wam nie odpowiada, co budzi wasze wątpliwości, co budzi wasz niepokój, jest szalenie ważne, dlatego że to pozwala wam zobaczyć, z kim tak naprawdę macie do czynienia. Jeżeli to jest osoba, która jest manipulująca, a manipulacja to jest najczęściej wymieniana cecha wśród kobiet, które brały udział w moim badaniu. Jeżeli wy w tym momencie zobaczycie, że ktoś manipuluje, to będąc na początkowym etapie znajomości, będzie wam znacznie łatwiej skonfrontować się z tym, kim ta osoba jest i podjąć decyzję, czy warto wchodzić głębiej i inwestować uczucia w relacje z tą osobą. Bo często po tygodniach, miesiącach takiej bliskości z taką osobą jest znacznie trudniej zobaczyć, że tak naprawdę być może nasze poczucie własnej wartości, nasze poczucie klarowności znacznie spadło i jesteśmy z kimś, kto nie jest dla nas odpowiedni, kto być może nawet jest bardzo dla nas toksyczny. I to jest właśnie niebezpieczeństwo. Dlatego zwracanie uwagi, na ile mężczyzna jest spójny i na ile działania mężczyzny są spójne z jego słowami, jest szalenie ważne. I to jest też bardzo istotne w związku z tym, co również świadczy o toksycznym mężczyźnie. Kolejny punkt, o którym chcę, abyś wiedziała, to jest fakt, że mężczyzna nie za bardzo mówi o tym, dokąd tak naprawdę wasza relacja zmierza. To jest mężczyzna, który mówi coś na zasadzie: a zdajmy się na flow, zdajmy się na to, żeby było nam miło, żeby było tu i teraz. I oczywiście to nie jest też tak, że idziemy na randkę, czy wchodzimy w relację, absolutnie wszystko chcemy wiedzieć. To jest oczywiste, że każdy z nas chce poznać drugą osobę i poczuć, czy jest to ktoś właściwy. Tylko że w przypadku osób toksycznych, bardzo często potrafią one w znaczny sposób przedłużać okres czy czas swojej decyzji, ponieważ tak szczerze mówiąc, większość z nas dużo wcześniej wie o tym, czy ktoś jest dla nas odpowiedni, czy kogoś naprawdę wybieramy, czy nie, dużo wcześniej niż jesteśmy w stanie tej drugiej osobie to zakomunikować. I myślę, że dotyczy to każdej osoby, niekoniecznie toksycznej, która być może była właśnie w takiej relacji, gdzie zdała sobie sprawę z tego, że łudziła się, że poczuje inaczej w stosunku do partnera, partnerki i zabrała tym samym czas tej osobie, podczas gdy nie była tak naprawdę w 100% zadedykowana do tej relacji. I tu trzeba być bardzo szczerą ze sobą. Zatem, jeżeli mężczyzna przez okres kilku miesięcy nie wie tak naprawdę, do czego zmierza relacja, to znaczy, że to jest zachowanie toksyczne. Ta osoba po prostu zabiera wasz czas i sprawia, że czujesz się coraz bardziej niepewnie, a jest to zachowanie jak najbardziej toksyczne. Tylko znowu odpowiedzialność za swoje uczucia ponosisz tylko ty sam. I inna jeszcze ewentualność. Mężczyzna mówi, że chce stałej relacji, że myśli o tobie poważnie, ale nie poznałaś jego znajomych, nie poznałaś jego rodziny, tak naprawdę nie uczestniczysz w jego życiu. To również jest toksyczne. I kolejna rzecz, która jest też szalenie ważna we współczesnej dobie, jeśli chodzi o randkowanie, to to, aby zapytać mężczyznę o to, czy on randkuje z innymi kobietami, czy nie randkuje. Jeżeli masz zamiar mieć seks z mężczyzną, czy on będzie miał seks z innymi kobietami, czy nie. Zapytać mężczyznę, czy jesteś jedyną jego partnerką, z którą randkuje w sposób bardzo intensywny, bo już się widujecie, bo dowiadujecie się, a coraz więcej o sobie spędzacie czas. Być może jeszcze nie zadeklarowaliście się sobie na 100%, ale tak naprawdę dużo was już łączy, to wtedy też masz prawo zapytać, czy jesteś jego jedyną tego typu zaangażowaną potencjalną partnerką, czy nie. Mówię o tym dlatego, że wielokrotnie, kiedy pracowałam z kobietami, okazywało się, że kobiety potrafiły dowiedzieć się o tym, że nie są jedyne w życiu mężczyzny po roku czy dwóch, i kiedy zapytały mężczyznę, dlaczego im nie powiedział, usłyszały: bo nie pytałaś. Oczywiście nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest typ
skrajnego toksyka, kłamcy, osoby, która manipuluje. Taka odpowiedź jest manipulacją, natomiast jest też rzeczywistością. Dopóki nie skonfrontujesz się z rzeczywistością dotyczącą tego mężczyzny, jego planów, jego potrzeb, jego wizji, nie będziesz wiedziała. Ja uważam, że trzeba być super ostrożną i wyważoną, zarówno w otwieraniu się, kreowaniu takiej aury bliskości, ale też w pozostawaniu odrobinę logiczną i racjonalną, dlatego że nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia, dopóki nie skonfrontujesz tej osoby z pytaniami. To nagranie jest tak naprawdę też częścią modułu, który przygotowuje toksyczny mężczyzna i czy toksyczna dynamika, który pozwoli kobietom zorientować się, czy są w toksycznej relacji z toksycznym mężczyzną, czy być może w toksycznej relacji i będą miały jasność co do tego, gdzie jest ich słaby punkt i co należy do mężczyzny powiedzieć. Przygotowuję też listę pytań, które są szalenie ważne do zadania, w zależności też od sytuacji, w której mamy do czynienia, aby nie zaangażować się w relacje z kimś, kto nigdy nie da nam poczucia bezpieczeństwa, poczucia tego, że ta relacja zmierza do czegoś trwającego, czegoś poważnego, czegoś dojrzałego. Więc jeżeli byłabyś zainteresowana takim modułem, zapraszam Cię do opisu tego nagrania, gdzie znajdziesz link do formularza, gdzie możesz zostawić adres e-mail i wtedy otrzymasz 10% zniżki na ten moduł i będziesz też poinformowana o tym, kiedy ten moduł się pojawi, a będzie to w ciągu około tygodnia czasu. Więc kochana, zobacz, że konfrontowanie się z tym, co mężczyzna zamierza, jakie są jego plany, jest szalenie ważne. I tu można oczywiście się kłócić. Jest całe grono tak zwanych nowoczesnych mężczyzn, tak zwanych nowoczesnych kobiet, które do kwestii deklaracji, roli męskiej energii, roli żeńskiej energii w relacji podchodzą bardzo na luzie. Natomiast ja uważam, że mężczyzna, który nie ma planu na związek, który nie ma planu w stosunku do kobiety, tak naprawdę prowadzi donikąd. I oczywiście w takiej relacji możesz mieć bardzo dużo przyjemności i radości, ale to nie będzie relacja, która da tobie poczucie bezpieczeństwa i poczucie budowania wspólnej przyszłości, ponieważ mężczyzna tak daleko nie sięga. I chciałabym też, żebyś zwróciła uwagę na coś, co jest również częścią takiego nowoczesnego modelu randkowania, mianowicie tego, że mężczyzna na randce nie płaci. I uwaga, uważam, że można zaprosić kobietę na wspaniałą randkę i rzeczywiście nie zapłacić albo zapłacić bardzo mało. Natomiast jeżeli masz do czynienia z mężczyzną, który kompletnie nie chce inwestować finansowo w ciebie i w poznanie ciebie, czyli w randkowanie, to dla mnie jest to również czerwona lampka, bo ten mężczyzna po prostu pokazuje, że on nie ceni, nie przypisuje wartości do ciebie. I oczywiście można się tutaj kłócić, natomiast ja uważam, że jeżeli mężczyzna nie płaci i unika jakichkolwiek kosztów na drodze randkowej, to jest mężczyzna, który dąży do układu 50-50 i on raczej traktuje kobietę do tego, aby mieć od niej korzyści, tak? I raczej nie widzi, że bycie w kobiecej i żeńskiej energii jest możliwe dzięki wsparciu, dzięki takiej pewności, którą mężczyzna kobiecie daje. I od wieków tę pewność, to poczucie bezpieczeństwa mężczyzna dawał kobiecie dzięki temu, że zdobywał zasoby, które mógł inwestować też w relacje i dostarczać te zasoby do relacji, po to, aby kobieta mogła czuć się bezpiecznie i aby mogła również zarabiać, ale nie musiała. Zwłaszcza dotyczy to tak naprawdę wizji, w której twoim celem jest zakładanie rodziny. I zdecydowanie zgadzam się z tym, że może być niezależny mężczyzna, może być niezależna kobieta, dla których to nie będzie ważne. Natomiast jest to szalenie ważne w momencie, kiedy ty planujesz być mamą i planujesz być mamą z dużym zasobem swojej żeńskiej energii. Jeżeli nie, to oczywiście ten topik zupełnie ciebie nie dotyczy. Natomiast ja uważam, że mężczyzna, który
nie inwestuje swoich żadnych pieniędzy w randkowanie, przede wszystkim przychodzi ze swoim ogromnym lękiem. To jest tak, jakby przychodziła kobieta, która mówi, że ona w żaden sposób nie otworzy się na przykład seksualnie na mężczyznę, bo ona woli się zabezpieczać. Dla mnie to jest taka równorzędna sytuacja. Więc rozważ to, czy jest to dla ciebie również ważne, bo mężczyzna, który nie inwestuje w relacje czy w randki z tobą, część z tych mężczyzn bardzo chętnie zainwestuje w relacje z inną kobietą. I to też jest zmienne. Mężczyzna czasami czuje, że w relacje z tą kobietą nie będzie chciał inwestować i pokazuje tym samym, że masz dla niego znikomą wartość i ewentualnie jest zainteresowany zaspokojeniem swoich jakichś doraźnych, okazjonalnych potrzeb wyjścia gdzieś, być może poćwiczenia na jakichś kobietach, swojego czaru, swojego uroku. Więc bądź ostrożna, na ile tak naprawdę mężczyzna pokazuje, że jesteś dla niego ważna, że jesteś wartościowa. Kolejny typ toksycznego mężczyzny to jest mężczyzna, który komplementuje za bardzo, przesadnie, nieustannie. Jedna z uczestniczek społeczności Love Essence powiedziała, że to jest mężczyzna, który komplementuje bardzo kontaktuje się słabo. Czyli to jest mężczyzna, który właśnie opiera się na słowach. To jest dalszy ciąg tego słownego deklarowania, pokazywania się. To jest tak naprawdę poeta. To nie jest mężczyzna z krwi i kości. Kiedyś Mirabai Star, wspaniała nauczycielka duchowa, bardzo osadzona w kobiecej duchowości, w swojej książce Dzika Łaska, napisała, że prawdziwy męski mężczyzna nie myśli o sobie w jakichś takich górnolotnych kategoriach. To też nie jest mężczyzna, zauważ, który jest bardzo mocno zainteresowany kreowaniem swojego wizerunku. To nie jest mężczyzna, który jest super wyegzaltowany i taki robiący intelektualne wywody na temat własnej osoby, osiągnięć itd. Mirabai Star napisała, że mężczyzna w męskiej energii to jest raczej mężczyzna, który myśli o sobie w kategoriach ogra. To są mężczyźni, którzy nie przywiązują super wielkiej wagi do słów. Natomiast mężczyzna, który jest toksyczny, to będzie mężczyzna, który ciebie wabi komplementami. Inna kobieta napisała, jak on patrzy na mnie i ten jego wzrok, czuję się, jakbym była ósmym cudem świata. No właśnie. I to jest też mężczyzna, który jest szalenie czarujący. I naprawdę, kiedy patrzysz w oczy tego mężczyzny, widzisz błysk, widzisz czar, ale to jest mężczyzna, który jest tak naprawdę zakochany w sobie i który widzi, że komplementując ciebie, dostaje to, czego chce. Bardzo często ten typ mężczyzn, którzy komplementują za bardzo, przesadnie, to jest typ mężczyzn, którzy manipulują. To jest używanie pewnego rodzaju kokieterii, flirtu do tego, aby dostać to, czego się pragnie. I taki mężczyzna często przesadza z tymi komplementami, ponieważ zdradza się tym, że w dalszej kolejności tak naprawdę nie przeznacza dla ciebie na rozwijanie relacji z tobą specjalnie dużo uwagi. Przede wszystkim nie pokazuje tego tobie czynem. Na przykład, kiedy dzieli was jakaś odległość, uważa, że jest to duża przeszkoda. Typowa, klasyczna sytuacja to jest mężczyzna, który nie zamyka sobie opcji, albo mężczyzna, który mówi, że jesteś ideałem, ale tak naprawdę jest zainteresowany innymi kobietami i to bardzo często w twojej obecności, bo widzisz jego uciekający wzrok, bo widzisz, w jaki sposób mierzy kobiety, zjada ich po prostu swoim wzrokiem. To jest temat trudny, dlatego że trudno jest ocenić tak po prostu mówiąc o tym, teoretycznie, na ile wodzenie mężczyzny wzrokiem za innymi kobietami jest okej, na ile jest nie okej. Ja uważam, że rzeczywistość jest taka, że mężczyźni to robią i obserwują i lubią patrzeć na piękne kobiety. Natomiast uważam, że jest kwestią męskiej dojrzałości, zrozumienie, że kiedy są w obecności swojej partnerki, to obserwowanie innych kobiet jest po prostu wyrazem braku szacunku. Liczę na to, że taki mężczyzna bez obecności swojej partnerki potrafi się obejść ze smakiem i kończy się na obserwowaniu, tak? Natomiast uważam, że jest to po prostu skrajny brak szacunku w stosunku do osoby, z którą jesteśmy, jeżeli okazujemy zainteresowanie
innym kobietom czy innym mężczyznom, kiedy jesteśmy z naszą partnerką, z naszym partnerem. I jeżeli ktoś robi to właśnie po to, aby wzbudzić Twoją niepewność, to tu nie masz absolutnie żadnych wątpliwości. Masz do czynienia z toksyczną osobą. I kiedy słyszysz w komplementach, w deklaracjach, że jesteś jedyna, że jesteś idealna i najwspanialsza na świecie, a jednocześnie przyłapujesz wzrok tego mężczyzny na uciekaniu nieustającym, kiedy jesteś z nim w miejscach publicznych i są inne kobiety, to tu musisz już zdać się na fakty. Jest to mężczyzna, który w jednym czasie daje uwagę wielu kobietom. I tutaj również skontaktowałabym tego faceta z faktami, co robi i jak się czujesz przez to. Jeżeli jest to mężczyzna, który kompletnie nie rozumie, jak masz prawo tak naprawdę się czuć w związku z tą sytuacją, to jest to mężczyzna, który nie rozumie Twoich uczuć i pokazuje Tobie, że ma Twoje uczucia gdzieś i to jest jego vibe, to jest to, kim on jest. I to jest Twój wybór, czy chcesz wybierać na potencjalnego partnera mężczyznę, który jest zainteresowany kobietami, który nie potrafi okiełznać swojego instynktu łowieckiego. I musisz zostawić to jemu. Mężczyźni mają prawo do tego, żeby to robić, natomiast niekoniecznie musi to tobie odpowiadać i absolutnie nie musisz się na to godzić. Nawet dzisiejszego dnia odpowiadałam na wiadomość kobiety, która właśnie mi o tym pisała. Znam kobiety, które gdy tylko zobaczyły mężczyznę w takiej sytuacji, niekoniecznie raz, ale kilka razy, kiedy określiły to, że jemu się po prostu głowa wokół kręci prawie 360 stopni, potrafiły z mężczyzny zrezygnować, bo to jest jasny sygnał do tego, że mężczyzna jest typowym po prostu pikaperem, który nie ma żadnych granic i który nie wie prawdopodobnie, jakiej partnerki szuka. On potrzebuje wielu kobiet, prawdopodobnie, które dają jemu nikłe poczucie walidacji. Można byłoby podejrzewać, że taki mężczyzna jest pewny siebie, ale tak naprawdę w głębi to jest mężczyzna bardzo niepewny siebie, z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, który dowartościowuje się kobietami jako trofeami. Chciałabym zwrócić uwagę też na taką dwoistą naturę toksycznej dynamiki w relacjach, bo z jednej strony to może być mężczyzna, który daje ci poczucie ekscytacji, emocji i takiego vibe'a, że gdzieś to w zasadzie zmierza, ale z drugiej strony po takim gorącym okresie się wycofuje i masz typową dynamikę hot call czy taki roller coaster. I może to być mężczyzna, który właśnie się pojawia, a potem znika. I to jego znikanie jest wynikiem tego, że właśnie teraz zajmuje się jakąś inną kobietą, albo jest częścią jego strategii, która ma za zadanie przywiązać ciebie jeszcze bardziej, dlatego że jeżeli coś jest dla nas niedostępne, to wydaje nam się bardziej wartościowe. Tylko budowanie atrakcyjności czyjejś osoby na podstawie tego, że jest dla nas niedostępna aktualnie i trudno się z nią skontaktować i trudno przyciągnąć ją uwagę, i mówię to o kobietach goniących za mężczyzną, jest bardzo ryzykowne, bo zobacz, że ten mężczyzna, dając mniej, nabywa większą wartość w Twoich oczach. Więc tu musisz zobaczyć, że to w Tobie jest korzeń toksyczności, tego, że Ty uwierzyłaś w to, że ktoś, kto jest niedostępny dla Ciebie, kto Ciebie olewa, kto nie jest zainteresowany poznawaniem Ciebie, zadawaniem Tobie pytań, spędzaniem z Tobą czasu, ma większą wartość dla Ciebie tylko dlatego, że ma parę jakichś charyzmatycznych cech, bo jest atrakcyjny, bo dobrze zarabia, bo ma super wiele interesujących pasji. Stawiasz tą osobę wyżej niż mężczyzna, który jest przy tobie, który jest tobą zainteresowany, który jest konsekwentny w tym dawaniu tobie swojej uwagi, w poznawaniu ciebie i tak dalej. Jeżeli coś takiego dostrzegasz, to absolutnie koniecznie sięgnij do opisu tego nagrania, gdzie dostaniesz informacje, kiedy pojawi się tylko mój moduł Toksyczny Mężczyzna i czy toksyczna dynamika, aby to przepracować. Ponieważ nawet jeżeli masz do czynienia z toksyczną osobą, pamiętaj, na koniec dnia to od ciebie zależy, czy ty pozostaniesz w takiej decyzji, by być w relacji, czy zdecydujesz, aby ruszyć dalej. Dlatego, że jeżeli ty zostajesz w takiej relacji, to znaczy, że musisz być świadoma, że korzeń toksyczności jest w tobie i tylko ty możesz ten korzeń
uzdrowić. Jak to uzdrowić? Będę pokazywała w module Toksyczny mężczyzna i czy toksyczna dynamika. Druga ewentualność, jeśli chodzi o toksycznego mężczyznę, to jest właśnie mężczyzna, który cały czas jest. Ale uwaga, on jest w jakiś taki sposób nadaktywny, nadopiekuńczy. On przenika w każdą sferę twojego życia i w pewnym momencie zaczynasz widzieć, że zaczyna kontrolować czas, który poświęcasz innym osobom, że wylicza ci ten czas, że kontroluje to, gdzie wychodzisz, z kim wychodzisz. Więc mężczyzna może być toksyczny poprzez swój taki rollercoasterowy vibe i taki hot cold dynamikę i właśnie rozgrzewanie relacji, a potem wychładzanie jej, rozgrzewanie i wychładzanie, znikanie i tak dalej, ale może być toksyczny też przez to, że bardzo szybko ciebie osacza. Więc często dla osób, które nigdy nie dostały takiego poczucia obecności drugiej kochającej osoby, takie zainteresowanie mężczyzny, taka uwaga może być czymś fajnym, może nam się wydawać, że temu mężczyźnie naprawdę zależy. Natomiast jeżeli ten mężczyzna nie ma żadnego swojego życia i widzimy, że coraz mocniej ogranicza nas same w dostępie do naszych przyjaciół, do pasji, do wolnego czasu i tak naprawdę zabiera nam całą naszą autonomię, to znaczy, że tu również mamy do czynienia z toksykiem osaczającym, który prowadzi z nami właśnie toksyczną grę i który zawłaszcza nas dla siebie i nie widzi tego, gdzie on się kończy, gdzie my się zaczynamy. Jest to ktoś, kto będzie nas najpewniej właśnie manipulował, kontrolował, karał i również krzywdził. Więc tu musisz być świadoma tego, że często to, co nam się wydaje być miłością, zaangażowaniem, może być również w pewien sposób po prostu zbudowaniem nam klatki, z której ciężko jest wyjść. I kochana, ostatnia rzecz, na którą chcę, abyś zwróciła uwagę, to, jak czujesz się w relacji z mężczyzną. I tutaj bardzo ważne jest bycie jednak w żeńskiej energii. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my jesteśmy responsywne ze swoimi własnymi emocjami, mamy dobrą relację z sobą, my jesteśmy rozluźnione, my jesteśmy czujące, to w obecności toksyka coś w nas zacznie się ściskać. Bardzo często możesz dostać bólu brzucha. Ja naprawdę słyszałam o takich sytuacjach, że kobiety autentycznie w obecności toksycznego mężczyzny potrafiły dostać jakichś somatycznych symptomów, tak? To jest poczucie takiego ciężaru, to jest poczucie niepewności, lęku. To jest poczucie, jakby ci ubywało sił witalnych, jakbyś traciła poczucie tego, kim jesteś i tego, że masz ochotę planować, masz ochotę marzyć, że masz ochotę rozwijać się, że jest cię więcej i w lekkości. Jeżeli jest odwrotnie, że jest trudno, jest spleen, jest dół, to znaczy, że to jest mężczyzna, który działa toksycznie i często nie potrzebujemy tak naprawdę wchodzić głęboko w takie relacje, aby się o tym przekonać. I tu absolutnie zgadzam się, że bycie dla kobiety w żeńskiej energii jest tym, co znacznie lepiej ją chroni niż bycie w mechanizmach obronnych. Dlatego, że kobiety w mechanizmach obronnych polegają tylko i wyłącznie na swoim intelekcie i racjonalizacji, i tam, gdzie nie ma czucia, nie będzie też zobaczenia i tego poczucia, że coś wyrządza nam krzywdę, bo będziemy zdysocjowane, odłączone od naszego ciała. Więc zapraszam Cię zawsze do tego, abyś dbała o swoją żeńską energię, o bycie ucieleśnioną, czyli w kontakcie ze swoim ciałem, ponieważ nie jest możliwe czucie tego, co tak naprawdę się wydarza na poziomie emocji, na poziomie energii, w relacjach wszelkiego rodzaju, jeżeli my jesteśmy odłączone same od siebie. Więc dbaj o siebie, bądź w żeńskiej energii, jeżeli chcesz dostać 10% zniżki na mój moduł Toksyczny mężczyzna i czy toksyczna dynamika, to koniecznie zerknij do opisu tego nagrania i wypełnij formularz. Tak naprawdę należy tam zostawić tylko adres mailowy, aby otrzymać kod z 10% zniżką na ten moduł. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to koniecznie zostaw mi like, zostaw komentarz i uwaga, najcenniejsze jest to, jeśli poślesz komuś to nagranie osobie, która nie wie, że ten kanał istnieje i daje zupełnie za free ogrom wiedzy, która pozwala zmieniać miłosne życie. Dlatego, że bądźmy realistami, na randkowej drodze zdarzyć się może wszystko i często nie mamy pojęcia,
że może spotkać nas to, czego byśmy się nie spodziewały, dlatego że ludzie są różni i bycie w żeńskiej energii wcale nie oznacza, że masz być naiwna, że masz być słaba. Masz po prostu być responsywna ze sobą, zanurzona w miłości własnej, ale jednocześnie świadoma. Zatem, jeżeli znasz kobietę, która randkuje albo jest w relacji i nie zna tego kanału, poślij jej to nagranie, daj znać o tym, że istnieje Love Essentia Madi. I jeżeli chcesz dostać 10% zniżki na moduł, to pamiętaj o tym, aby zostawić formularz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.